Brawo dla was ludzi, brawo, brawo. Jeżeli wczoraj coś było nie tak z nami, to my się potrafimy dogadać, bo jesteśmy Polacy i potrafimy się dogadać. I zaczniemy troszkę z opóźnieniem nasze kolejne spotkanie obrony pomnika Adama Mickiewicza, które już toczymy od czwartku. To jest szóste spotkanie. Jeszcze będziemy też jutro. Dlatego dziękuję za współpracę. Powodzenia wam życzę. Nie dotykaj dzieci, kurwa, Naszym obywatelom było innej narodowości. I czym się skończyło? Żeby daleko szukać Ukraińcy, morderstwo w 1934 ministra Pierackiego i te wszystkie rzeczy, które były na Podolu, na Wołyniu. A nie mówiąc już o 1939 roku, kiedy mordowali naszych żołnierzy. A później zaczęła się ta rzecz wołyńska, ta niewyobrażalna rzecz, do której dzisiaj się nie chcą przyznać. Jak mamy wybaczać, jeżeli ten, kto to uczynił, nie zna prawdy i nie chce się do niej przyznać? Są takie trzy słowa w naszych relacjach. Prawda, przebaczenie, pojednanie. Ale najpierw jest prawda. I my w naszym ruchu, w ruchu 16 postulatów, w ruchu społecznym mamy prawda, wolność, własność. Te trzy rzeczy. Ale pierwsza jest prawda. Tej prawdy nie zobaczycie w telewizji. Nie zobaczycie w internecie. Bo prawda jest niewygodna. Niewygodne jest kłamstwo, obłuda, oszustwo. I mówienie o tym, że jest świetnie, dobrze, wspaniale. A tak nie jest. O, proszę zobaczyć. To są osoby, które nie mają w ogóle żadnego przygotowania ani historycznego, ani merytorycznego. Potrafią rzucić hasło i pójść. I pójść. I jeszcze pokażę właśnie znaczek, wiadomo jaki. No to świadczy o kulturze tych ludzi, ale przede wszystkim o potencjale intelektualnym. A cała profesura. Ci wszyscy lekarze z tytułami. Ci, którzy za pieniądze wciągali nas to bagno pseudopandemiczne. Dzisiaj się okazuje co? Kto miał rację? My szły foliarze, my dzisiaj ruskie onuce. Świetnie. Powinniśmy być jeszcze wariatami, uważam. I będzie okej. Okay. Słuchajcie, to, że was jest tu tak mało, to mnie przekonuje co do jednej rzeczy. Że mamy rację. Bo rację nie ma większą. Rację ma mniejszą. A dlaczego? Bo większość jest nieświadoma. I nie zależy tutaj od wykształcenia. Wykształcenia z reguły nie podąża za inteligencją. I w związku z tym rządzą nami nieświadomi ludzie, bo to oni wybierają. I na tym polega ta cała demokracja. Oczywiście ja nie powiem, że jestem przeciwnikiem demokracji, żeby była jasna, bo nie wymyślono lepszego ustroju. To jest jeszcze ustrój, który ma korzenie greckie, demos. Ale zupełnie co innego jest dziś, kiedy media kształtują społeczeństwo. Na tą imprezę tutaj tygodniową. Wielu ludzi wzięło urlopy. Ja osobiście poświęciłem się urlopy, żeby tu być 10 razy pod rząd. Tak, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Może ktoś nas zauważył. Ale to, co teraz tutaj na rynku się dzieje, to już wie, że to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy nas wspierają. Może znam klawiatury, może znam smartfona, ale może kiedyś komfort i się skończy i wyjdą i powiedzą, co o tym wszystkim sądzą. Słuchajcie, ponieważ to jest na zasadzie hard party,
A mam tutaj pana, tak jak było wczoraj, przedwczoraj. Dlatego tutaj przez tydzień jesteśmy i bronimy tego pomnika. I będziemy go bronić do skutku. To jest apel po raz kolejny. Po raz kolejny apel. Apel do naszych gości. Już, proszę, proszę. Tak jak Bazylika Mariacka. Tak jak nasz królewski zamek. I wara nam od tego miejsca. Szanowni Państwo, proszę zabrać głos, bo trochę podróżujemy, ale chciałbym powiedzieć, że do siebie chciałbym powiedzieć na temat tej dekadencji, która idzie do nas z zachodu, z którą polewactwo, które do nas napływa, sprawia, że nasz kraj zaczyna coraz gorzej z dnia na dzień. Jeśli my z tym niczego nie zrobimy, to będzie tylko uboczny dobry. Proszę pomyśleć sobie, wyobraźcie sobie sytuację, którą idziemy do metra w Berlinie. To jest strach tam wejść, tam są psychopaci, terroryści, to jest niewarte zachodu w ogóle. Uważam, że powinniśmy walczyć z lewactwem w bardzo możliwy sposób i walczyć z dekadencją, demoralizacją, która płynie do nas z zachodu. I nie tylko, oczywiście, że tak naprawdę Polska przez chwilę okres była jednym z ostatnich bastionów bezpiecznego miejsca, dobrego do życia, ale mam wrażenie, że to się już zmienia. Dziękuję Państwu bardzo. Się zmienia, ale tą złą stronę. Oburzona była tym, że ja mówiłam, że dostaje się nasze pieniądze, że jesteśmy okradani, no bo oni czują się ofiarami. Mają prawo się tak czuć, ja to rozumiem. Być może jakby nie powiedziałam wszystkiego, co do końca myślę, no bo czasami jest ciężko wszystko tutaj wyartykułować, ale prawda jest taka, oni faktycznie są ofiarami, które zostały jakby wypchnięte z tego swojego kraju, chociaż no niestety wielu jest takich, którzy po prostu przyjechali, bo widzą, że tutaj jest lepsze, łatwiejsze życie, bo tak się dzieje. Ale chciałabym powiedzieć, że ja nie mam przeciwko pomocy Ukraińcom absolutnie nic, tylko pomagajmy z głową. Tak dla pomocy, nie dla przywilejów. Tak często krzyczymy na protestach i tak to być powinno. Bo to nie może być tak, że my jesteśmy drudzy w kolejności do lekarza, że Ukrainiec dostaje więcej pieniędzy niż Polak. Ja też pracowałam w Anglii i też miałam zasiłki na dzieci, ale ja tam pracowałam, odprowadzałam podatki dla królowej i dostawałam zasiłki nie większe niż Anglii. A tutaj w Polsce jest zupełnie inaczej. Powiem szczerze, że żal mi tych Ukraińców, bo oni są bardzo zmanipulowani. Tutaj ta dziewczyna powoływała się na wiadomości, które czytała z rosyjskich gazet, z ukraińskich i zaczęła opowiadać, jak to Putin nienawidzi Polski i że w ukraińskich gazetach im mówią to czy tamto. No my wszyscy tutaj, myślę, część z nas mamy świadomość, że niestety z mediów głównych, z mediów tego tak zwanego głównego ścieku, nie dowiemy się prawdy. Bo te media są po to, żeby nami manipulować, żeby nas wykorzystywać. Niestety jesteśmy przez to przeciwko sobie ustawiani. My w własnej dobrej i nieprzymuszonej woli, ale jeśli się nas okrada, wyciąga pieniądze i zadłuża nas, my jesteśmy traktowani jako obywatele drugiej kategorii do własnych kraju, to tak niestety być nie może. Może troszeczkę teraz ocieplę klimat, może powiedzmy sobie jakiś wiersz Adama Mickiewicza. Przeczytam tutaj Państwu, żeby troszeczkę zmienić nastrój. Nie wiem, czy ktoś może muzykę włączyć, żeby jakaś muzyka tutaj w tle szła, bo ja się nie umiem tym sprzętem. Ja.
żeby już czasu tutaj te wszystkie organizowane akcje. Myślę, że mówię zrozumiale, po polsku. I zamykam to na razie w słowach prosimy i apelujemy. I niech tak zostanie. Żeby nas nikt nie prowokował. Bo nasz naród sroki, spod sroki z ogona nie uciekł. Mamy swoją godność, mamy swoją siłę. Okej, może to są twarde słowa, ale czasem trzeba twardym słowem powiedzieć basta. Taką balladę przeczytam, kawałek. Nie jestem mistrzem recytacji, natomiast chcę to powiedzieć tak, jak ja to widzę. Ręce hulanka z fawola, ledwie karcz mnie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hej, żehola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się w boki jak basza. Hulaj, Lusza, hulaj, woła. Śmieszy tumani przestraszy. Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, cisnął szablą koło ucha. Już żołnierza masz zające. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił pieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął 3 sztuczki. Ołba przytknął 3 rureczki. Cmoknął cmok i gdańskiej wódki, wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno, co u licha. Po coś tu kumie zawitał. Jablik to był w wódce na dnie, istny Niemiec. Sztuczka kusa, skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę pada, rośnie na 2 łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krygulcze ma paznokcie. A, Twardowski, witam, bracie. To mówiąc, bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jam Mefistofelesem. To jest oczywiście dłuższe, ale powiem wam, dlaczego ja to wybrałem teraz. Otóż tutaj, wokoło, mamy masę tych, co jedzą, piją, lulki palą, których Polska, nasz wieś, nie interesuje. Czyż to nie jest świadectwo naszego upadku? Upadku jako naród, jako społeczeństwo? No czyż my mamy przyszłość? A wystarczyło tylko na chwilę między jednym a drugim piwkiem przyjść, posłuchać, powiedzieć coś ciekawego, a może pochwalić, a może nas zganić, ale nie, to za dużo, to komfort nie pozwala. Taka krótka dygresja i takie wybranie tego wiesz. Słuchajcie, powoli na pewno będziemy kończyć, mamy jeszcze kwadrans. Chciałem powiedzieć, że nie kończymy naszego maratonu zgromadzeń, pierwszego w Polsce maratonu zgromadzeń, który zaczęliśmy w czwartek o godzinie 12. I on był autorem zdania,
którym się ciągle podpieraliśmy, bo wiadomo, gdy taka sława, autorytet powiedział, to to się niosło i dzicielskiej. A dzisiaj jesteśmy kochani, ale nie o to chodzi, no możecie dalej prowadzić troszeczkę.